Stowarzyszenie Chata Bogucka realizuje kolejny etap projektu Zdrowa i Sportowa Chata Bogucka. Wraz z kołem wędkarskim numer 8 zorganizowali dla swoich członków i dzieci z Bogucic piknik nad jeziorem w Gackach. Była nauka zasad prawidłowego wędkowania, była nauka jak przygotować zanętę, jak łowić ryby w akwenie, a że pogoda dopisała, były również przejażdżki pontonem napędzanym silnikiem elektrycznym. Dla dzieciaków zorganizowano wspaniałe gry i zabawy na świeżym powietrzu. Można było się poopalać, bo słoneczko tego dnia było cudne. No i oczywiście ognisko z kiełbaskami. Ale i nie zabrakło akcentu zdrowej żywności. Tym razem była to degustacja pysznych rybek przygotowane przez członkinie chaty bogucka. Ale więcej o tym opowiedzą sami organizatorzy. Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy na Zalewem w Gackach. Nasze Stowarzyszenie Ludowe Chata Bogucka zorganizowało imprezę plenerową, gdzie dzięki uprzejmości koła wędkarskiego numer 8 w Gackach gościmy u nich właśnie. Realizujemy dalej projekt Zdrowa i Sportowa Chata Bogucka. Tak jak Państwo wcześniej widzieli relację, mieliśmy spotkanie z piłką ręczną. W zeszłym miesiącu byliśmy na strzelnicy w Pińczowie, a dzisiaj jesteśmy na Gackach. Program naszego spotkania przedstawia się następująco. Najpierw zaprezentowaliśmy dzieciom regulamin wycieczki, oczywiście regulamin również przebywania nad wodą. Później Pan Przemek przedstawił piękną prezentację na temat sportu, jakim jest wędkarstwo, przejazdy pontonem na pływanie pontonem na wodzie oraz wędkowanie. Aktywne wędkowanie. Dzieci zrobiły zanętę, mamy robaczki, więc świetnie się tu bawimy i profesjonalnie. Robimy to oczywiście dzięki współpracy naszego stowarzyszenia i koła wędkarskiego. Nasze stowarzyszenie, jak tu Państwo widzą, jest wielopokoleniowe. Są dzieci małe, są rodzice dorośli oraz zachęcamy dzieci dzięki właśnie temu projektowi również do zdrowego odżywiania się, co jest w dzisiejszym czasie dość trudne, aczkolwiek bardzo wartościowe. Jakie kolejne etapy w tym projekcie? Następny etap w czerwcu jest to spotkanie z lekką atletyką. Chcemy dzieci zachęcić do biegania i do uprawiania sportu. I w miesiącu lipcu spływ kajakowy po naszej pięknej Nidzie. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Przemysław Badurak, członek koła numer 8 w Gackach. Bardzo się cieszę, że zostaliśmy tutaj zaproszeni do udziału w projekcie przez Stowarzyszenie Chata Bogucka. No i my tutaj chcemy zabezpieczyć pod kątem wędkarstwa, zaznajomić dzieci, młodzież, z czym się to je i jak to się je. W tym momencie chciałbym tylko powiedzieć dwa bardzo ważne słowa. Coraz mniej dzieci bierze aktywny udział w wędkowaniu i coraz mniej dzieci stara się obcować z tą przyrodą. W dobie dzisiejszych czasów komputeryzacji, telefonów komórkowych i telewizorów coraz mniej dzieci spędza aktywnie czas na łonie przyrody. I naszym chyba wszystkim nadrzędnym celem powinno być to, żeby dzieci jednak zachęcać, mobilizować i współpracować z nimi w takiej formie spędzenia czasu. Tutaj nasze koło numer 8 w Gackach udostępnia wodę pod jednym z punktów tego projektu jest próba pokazania dzieciom, jak się wędkuje i tutaj udostępniliśmy wodę po to, żeby się te dzieci mogły zaznajomić z tą sztuką wędkowania. Bardzo ważnym aspektem jest to bezpieczeństwo nad wodą i tak jak już tutaj pani Iwonka powiedziała, główny nacisk kładliśmy na to, żeby dzieciom wytłumaczyć i przekazać,
jak mają się zachować nad wodą. Bardzo cieszy, że grupa tych dzieci, które tutaj biorą udział w tym projekcie, jest chętna do współpracy, jest bardzo zadowolona, bym powiedział, uśmiechy są goszczą na twarzach tych dzieci, tylko dlatego, że obcują tutaj z tą przyrodą, z wodą, pływają na pontonie, bo jedną z atrakcji, jaką tutaj zapewniliśmy, jest przewózka pontonem. Oczywiście z pełnym zabezpieczeniem i profesjonalnym sternikiem. Uśmiech na twarzy dzieci, no i przepiękna pogoda, to chyba była największa nagroda dla organizatorów. Gratuluję wspaniałego pomysłu i to, że kontynuujecie ten projekt w tak fajny i ciekawy sposób. Oczywiście czekam na zaproszenie na kolejny etap tego projektu, jak również na inne zdarzenia, które będziecie organizowali, bo jest naprawdę bardzo to ciekawe i fajnie jest u Was. Dziękuję bardzo za zaproszenie i na pewno będziemy Was odwiedzać. Do zobaczenia.